Siemano, ja to już w sumie się przygotowywuję do wypadu. Dzisiaj mam zamiar sobie trochę polatać. Ogólnie powiem Wam tak, że zdrowie nie dopisuje, a pogoda taka, że co 10 minut deszcz, słońce. No akurat teraz jest taka, że niby słońce, więc jako tako może być. Ogólnie się cieszę, bo znalazłem w końcu problem w mojej DT i w zasadzie to problemem jest akumulator. Tak jak tam Yamahin pisał i kilka innych osób, co bardzo dziękuję, bo w sumie mogłem od razu to sprawdzić, zamiast całą instalację z izolacji rozcinać i przeglądać, to wystarczyło właśnie podłączyć drugi akumulator, no akurat nie miałem miernika, żeby to sprawdzić. Ale zapewne jest w nim walnięta cela i już on się do niczego nie nadaje. Po podpięciu sprawnego akumulatora ze skutera wszystko działa tak jak trzeba. Rozrusznik kręci, nic mi tu nie przygasa i tym podobne, że tak powiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy pod tym filmikiem ze zwarciem instalacji elektrycznej w DT się tam udzielali, bo w sumie to praktycznie... O kurde. Dobra, to się wytnie. W sumie to praktycznie mi tam wszystkie odpowiedzi potrzebne udzieliliście, na co zwrócić uwagę. Ja pierdzielę, no powiem szczerze, zdrowie to mi nie dopisuje. Jeździć by się chciało, a to co zrobisz? Raz się przejechać, katar, kaszel i zdradliwa ta pogoda. No ale co zrobić? Jeździć trzeba. Ogólnie jest koniec miesiąca, to będę się przymierzał do, no, akumulator muszę nowy kupić. Teraz kurde hajsu już nie byłem przygotowany na takie coś, ale że koniec miesiąca to zaraz będą pieniądze. Budżet sobie zaplanowałem na kask, gogle nowe. Zobaczycie, będzie jakiś unboxing z tego. Będę właśnie też opony zmieniał teraz, wszystko, właśnie dwie opony. Jeszcze nie jestem do końca przekonany, co na przód założę, ale na tym to na pewno będzie Mitas EF07 i to będzie rozmiar 110x80, 18, tak jak tam producent zaleca. Nie jestem jeszcze przekonany, czy wziąć czerwony, czy żółty pasek. Czerwony to opona twarda, żółty to powiedzmy taka średnia i zielony miękka. Żółty to coś tak jak cross country, nie wiem, niektórzy to tam pod musy, jakieś inne rzeczy, no do tego ja tam nie będę takich rzeczy zakładał, zwykłe dębki. Zapewne czerwony albo żółty pasek wezmę. Na przód właśnie jeszcze nie jestem zdecydowany, co tu założyć. Ale też zmienię, bo to jest w ogóle opona trailowa. Kurde, ale wymowa. Do trailu, a nie do enduro. O, nawet piszę. No i co tam jeszcze? Ogólnie się cieszę, że to tylko akumulator i że tam nic mi nie pierdzielnęło, moduł czy takie rzeczy. Bo myślałem, że to coś poważniejszego. O, w ogóle, kurde, dyfuzor odmalowałem, a zrobiłem taką głupotę, pojechałem się przejechać, żeby go wypalić. I jak wracałem, to mnie taki deszcz złapał, że kurde, tutaj mi po tym roz... No, farba po prostu, boble się porobiły i tak mi to, kurde, ładnie poszło. Trzeba było odpalić, poczekać z 5 minut, żeby sobie w garażu pochodził, zgasić i by było git, a teraz no to... No po bokach jest git, a tutaj no niestety, ale... Farba zeszła. Nie mam szczęścia. Tak samo z tym. No ogólnie akumulator miałem już walnięty zapewne wcześniej, ale że nie miałem rozrusznika podłączonego, to może jakoś to tak nie oznajmiało. No w każdym razie problemem był tylko ten akumulator, na szczęście. Pod koniec miesiąca właśnie wpadnie nowy, oponki, nowy kask i gogle. I to będzie tyle w tym miesiącu. Będziecie oglądać, jak się będę męczył z przekładaniem tych opon. Poradnika to raczej z tego nie zrobię, bo jeszcze takich opon nie zmieniałem, więc pewnie będzie to dość mozolnie szło. No zobaczę, w każdym razie to jak coś to zmienię tylnie, jak mi się uda, to zrobię poradnik sprzedni, bo to łatwo się zakłada. No w sumie to można powiedzieć, że zmieniałem, bo jak byłem u wulkanizatora, taki stary dziadek,
No powiem szczerze, pomagałem mu tą oponę trzymać, bo nie dało rady. O, jak jestem przeglądny, to jakie jaja. A to wtedy jakoś było tak, że też coś robiłem przy właśnie DTC i złożyłem motura. Nie wiem, brat chyba poszedł się przejechać, wrócił i flak z przodu. I tyle się najeździłem. No to zapierdzielam do tego typa. Tam chyba mi policzył 15 zł za załatanie dętki. No i do teraz na tej dętce jeżdżę. No, to chyba będzie tyle w tym odcinku. A tu jeszcze kurde w sumie. Normalnie znalazłem takiego zajebistego mema, że powiem wam szczerze, że się tak uśmiałem. Był taki właśnie, nie wiem czy kojarzycie, 2T czy 4T, zamknijcie, ma być ogień na każdym biegu. No i ta odpowiedź właśnie jest, normalnie szczerze. Dobra, nie wiem kto to wymyślił, ale zapewne kojarzycie. Dobra. Dobra, laptopa to tu zamknijmy. Niech zależy. To chyba będzie tyle w tym odcinku w sumie.